nowym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, kolejnym haulem. Ostatni haul wzbudził wśród Was naprawdę wielkie zainteresowanie, więc pomyślałam, że nagram kolejny, ale tym razem nieco inny, bo będzie on dotyczył kosmetyków. Więc bez dłuższego gadania zapraszam Was do oglądania. Jak widzicie, przygotowałam sobie tu taką skrzyneczkę właśnie, gdzie mam te wszystkie produkty Wam do pokazania. Zakupy i cały haul będzie dotyczył zakupów kosmetyków z ostatnich 2 miesięcy, może 2,5. Nie pamiętam dokładnie, kiedy te wszystkie rzeczy kupiłam, ale wiem, że był to przełom właśnie końcówki wakacji i właśnie teraz września, więc te kosmetyki jak najbardziej są nowe. I jak widzicie, jest ich naprawdę sporo, więc przejdźmy do pierwszej rzeczy. Pierwszym kosmetykiem, który chciałabym Wam pokazać, jest to szampon Steam of Day. Jest to szampon 2 w 1, ponieważ zawiera on i szampon, i odżywkę. Ma on tutaj ekstrakty właśnie z róży z jerycha oraz kokosa. Powiem Wam, że ten szampon jest naprawdę świetny. Ja mam ogólnie swoje włosy dosyć suche, wrażliwe właśnie na różne czynniki i też łamliwe, i też niezbyt jakiś tam, wiecie, jakby to powiedzieć, nie z wielką objętością, więc ten szampon naprawdę mi je naprawił i miałam już wiele szamponów właśnie dla tego typu włosów i żaden jakoś tak mnie nie zachwycił. Jestem też osobą, która rzadko używa odżywek, ponieważ nie mam zbyt dużo czasu na to, aby nakładać najpierw szampon, później odżywkę, później jeszcze jakieś olejki i tak dalej. Więc dlatego ten szampon wraz z tą odżywką jest naprawdę świetny moim zdaniem, bo i ma i odżywkę, i szampon, czyli je myje, i je odżywia, więc to jest na pewno jego wielki plus. Jego cena też nie jest duża, bo kosztuje 12 zł, więc jak na szampon myślę, że to jest naprawdę fajna cena i jest też naprawdę dobry. Kolejną rzeczą, jaką chciałabym Wam pokazać, jest to płyn micelarny z firmy Wianek. Generalnie firma ta wszystkie swoje produkty tworzy na bazie naturalnych ekstraktów, czyli na ziołach, kwiatach i tak dalej. To jest 2 w 1, bo jest to i tonik, i płyn micelarny, czyli i czyści, i nawilża nam tą skórę. Ja mam ogólnie problematyczną skórę, możecie tego nie widzieć, ale bo się już z tym nieco uporałam, natomiast mam okropną cerę, ponieważ różne czynniki powietrza i tak dalej źle wpływają na moją skórę i tworzą coś takiego, że pojawiają mi się takie jakby czerwone plamy. Jest naprawdę świetny, jest naturalny, nie uczula. I jego naprawdę działanie jest świetne dla takiej skóry. Jeżeli macie taki problem właśnie jak ja, to naprawdę Wam go serdecznie polecam. Kolejnym płynem micelarnym, który też chciałam wspomnieć w tym filmiku, jest to płyn micelarny z firmy Nivea i jest to pielęgnacyjny do cery wrażliwej i nadwrażliwej. Dobrze zmywa makijaż, nawilża nam naszą skórę, ale nie zawiera on już toniku, czyli nie zawiera tego głębokiego oczyszczenia, ale jest też nawet spoko. Co do jego ceny, też jest ona niska, bo też około 12 zł, więc ja Wam go również polecam. Ostatni czas zrobiłam również zamówienie w firmie Oriflame, ponieważ współpracuję już z nim jakiś czas, natomiast nie jest to filmik sponsorowany, wszystkie produkty z tej firmy zamówiłam sama i za nie zapłaciłam. Jedynie co, to chciałabym Wam się z tymi produktami podzielić i pierwszym taką rzeczą jest właśnie krem do rąk z firmy Oriflame i jest to krem do rąk z ekstraktem z czereśni. Powiem Wam, że jest on naprawdę świetny, bardzo szybko się wchłania, ma świetną konsystencję, no i przede wszystkim jego zapach. Nadałam za niego około 6 czy 5 nawet złotych, więc myślę, że taka cena za taki świetny krem jest naprawdę bardzo niska. Kolejnymi produktami są właśnie takie kremy z firmy Purskin, czy z firmy Oriflame, ale z serii Purskin. Co to jest? Tutaj mamy właśnie krem, a tutaj jest żel myjący. To jest seria właśnie przeznaczona dla osób z problemami cery, typu właśnie tak jak ja, czerwone plamy, pozostałości po trądziku, problem z trądzikiem. Te dwa produkty mają właśnie zwalczyć nam to i zapobiec nowym powstającym na naszej twarzy wypryskom. Jeżeli chodzi o żel,
To jego konsystencja jest właśnie nie taka typowo żelowa, ale bardziej coś takiego kremu, coś takiego peelingu, coś tego typu. Jeżeli chodzi natomiast o krem, krem jest bardzo fajny, bardzo szybko się wchłania i jego konsystencja, jak możecie widzieć, jest taka bardzo, bardzo przeźroczysta, szybko się wchłania, no i na pewno te produkty są świetne, ponieważ moją cerę, jak widzicie, przywróciły do stanu normalności, więc jak najbardziej Wam je polecam. Kolejnym produktem jest to krem BB, też również z firmy Oriflame i jest to z tej serii The One. Co do samego kremu BB, powiem Wam, że one są porównywalne w sumie, te wszystkie kremy BB jeden z drugim, ponieważ nie mają one właśnie nam jakoś tak bardzo tej buzi zapychać, lecz są one takie lekkie z kremem, więc one są naprawdę super. I ten też jest super, są w takiej mniejszej tubce, więc super się mieści do kosmetyczki, do szkoły. Co do jego kremu, co do jego koloru, jest to kolor o numerze 30 i on również jest takiej lepkiej konsystencji. Jest on dosyć jasny, natomiast kiedy się go nałoży na twarz, wygląda on zupełnie inaczej. Wygląda bardzo naturalnie, więc to jest to, o co mi chodziło. Do szkoły właśnie jego używam, na to puder i jestem gotowa, żeby iść do szkoły. Kolejnym produktem z firmy Oriflame jest to perfum Volare. Jest to perfum pięknie pachnący, o zapachu takim kwiatowym, miodowym, takim bardzo delikatnym. Ja już go mam dosyć sporo, bo już chyba z 2 miesiące, coś takiego. I jego opakowanie, widzicie, wygląda w ten sposób. Jest to taka róża, jeżeli możecie zobaczyć, taka ucięta róża, więc opakowanie jest prześliczne, a jego zapach również, więc jest to na pewno perfum na plus i też w normalnej cenie kosztuje 90 zł. Natomiast jeżeli jesteście właśnie współpracownikami i macie pełno zniżek, to możecie go złapać w naprawdę korzystnych ofertach. Kolejną rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać z firmy Oriflame, jest to tusz. Tusz do rzęs również z serii The One. Jest to tusz naprawdę dziwny, a dziwny pod względem tego, że ma on niesamowite konsystencje i sposób zmywania. Wystarczy tak naprawdę tylko ciepła woda i sam tusz już schodzi Wam z rzęs, natomiast nie rozmywa on się, nie robi nam zacieków na buzi, nie zostaje, nie utrzymuje się. Jedynie co, to ten tusz, tak jakbyście ściągały właśnie go, on się tak roluje i Wy go tak ściągacie w takich płatach z tych rzęs i pozostają Wam czyste rzęsy bez żadnych pozostałości właśnie tuszu. Do jego szczoteczki wygląda ona w ten sposób, jest naprawdę szeroka, powiem Wam tak, ja takie szczoteczki uwielbiam, ponieważ no, najbardziej one działają wydłużająco, sprawiają wielką objętość na moich rzęsach, więc to jak najbardziej na plus. Jeszcze co jest zaletą tego tuszu? To, że podczas na przykład jak wzruszycie się na filmie lub jesteście w kinie albo macie ciężki dzień i pada deszcz, nie spływa on nie prowadzi Wam żadnych zacieków i nie spływa on Wam z rzęs, ponieważ działa na niego tylko ciepła woda i wtedy on schodzi. Kolejną rzeczą, która znalazła się w moim zamówieniu, są to takie zwykłe po prostu gąbeczki do makijażu. Musiałam sobie je zamówić, ponieważ radziłam sobie pędzelkiem, ale mój pędzelek nieco się rozpadł i musiałam sobie jakoś inaczej tym poradzić, więc mówię, wypróbuję te gąbeczki i zobaczymy, jak będą się sprawować. Z rzeczami, które zakupiłam, są to dwa cienie z firmy Bourjois. Jeden nazywa się Noctam Brut 08 i Ingenute, mogę to oczywiście mówić źle, 01. Cienie wyglądają w ten sposób. Posiadają w środku takie małe lusterko, co na pewno Wam ułatwi ich aplikację. Jest to właśnie taki kolor, taki ciemny, taki brązowy, troszkę fioletowy, ale naprawdę bardzo ładnie wygląda na powiece. Natomiast drugi jest to cień jaśniejszy, taki też właśnie perłowy, beżowy, naprawdę bardzo delikatny. Te dwa kolorki naprawdę bardzo ładnie ze sobą wyglądają. Ja je stosuję właśnie jak próbuję pomału malować się, właśnie tworzyć
Smoky Eye. I świetnie też utrzymują się na powiece, nie osypują się podczas aplikacji, więc to jest to, na czym najbardziej mi zależy. Z firmy Oriflame mam również dwa produkty do ust. Jedna jest to konturówka, już Wam pokazuję. Jest to taki kolor bardzo, bardzo nude. Widzicie? Jest ona wysuwana. To jest na pewno jej wielką zaletą, ponieważ nie lubię tych dotemperowania. Szybko się one tępią, zapychają temperówkę, później temperówka już nie temperuje, więc no nie bardzo. A właśnie ta jest wysuwana, więc jest świetna. Na ustach utrzymuje się też bardzo, bardzo długo, więc do szkoły czy coś na pewno świetnie się sprawdzi. I kolejną, drugą rzeczą i drugim produktem właśnie do ust jest taki błyszczyk. Błyszczyk też taki malutki, fajnie zmieści się do kosmetyczki do szkoły i jest on niby z kolorem, ale też niby nie, ponieważ nie wiem, czy to zobaczycie w kamerze, ale on ma taki lekki pobłysk różu, co jak damy na usta, bardzo nam delikatnie wygląda, który właśnie tak bardzo, bardzo naturalnie wygląda na naszych ustach. I pięknie pachnie, ponieważ jest to zapach takiej truskaweczki, więc naprawdę super. Kolejnym produktem do ust jest to szminka z firmy Lovely o kolorze 07. Ja już go używałam. Jest to naprawdę taki, już Wam pokazuję, taki delikatny róż. Tutaj może bardziej wygląda, natomiast kiedy nałoży się go na ustach, już nie jest aż taki różowy. Ja go też często noszę do szkoły, ponieważ zlewa on się z moim kolorem ust, co jest na pewno korzystne w chodzeniu do szkoły. Innym i takim już większym produktem jest to paletka. Paletka z firmy Technic. Technic, właśnie nie wiem, jak to przeczytać, jakoś tak, więc jeżeli robię błąd, to przepraszam. Jest to paletka Mega Nude 4 i już Wam pokazuję, jak ona wygląda. Wygląda ona mniej więcej tak, ja już ją używałam, więc jak możecie widzieć, już są tam jakieś zadarcia pędzelka. Wygląda ona mniej więcej tak. Są to niby odcienie nude, ale są też odcienie różu. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o jej cenę, to kosztuje ona 10 zł i zamówiłam ją tylko i wyłącznie dlatego i też uważam, że dla takich osób jest ona na pewno super, bo cena nie jest za wysoka, a jest na pewno super do sprawdzenia. Zamówiłam ją po to, aby po prostu zobaczyć, jak będę wyglądała w makijażu właśnie z różem, z fioletem, z brązem i tak dalej, więc ona jest typowo testowa, ale powiem Wam, że nie jest zła. Dla osób właśnie początkujących i zaczynających z makijażem jest ona naprawdę super i naprawdę się z nią polubiłam. Stosuję ją na co dzień, stosuję ją też na jakieś wyjścia, więc jest ona naprawdę świetna co do jej kolorków. Jak widzieliście, są one naprawdę prześliczne, można z nich tworzyć naprawdę fajne makijaże i jeżeli będziecie chcieli, to nagram z miłą chęcią właśnie taki filmik przy użyciu tej paletki, by Wam pokazać, jak te cienie się aplikuje, czy jest to ciężkie za taką cenę, czy osypują się, czy się nie osypują i tak dalej, jak ich trwałość, więc taki filmik chętnie dla Was nagram. Więc tak, kochani, to by było na tyle, co chciałam Wam pokazać w dzisiejszym haulu. Mam nadzieję, że te produkty, które kupiłam, Wam się spodobają, że te kilka słów, które o nich powiedziałam, może skuszą Was do zakupu ich. Oczywiście zapraszam Was do zostania ze mną, do zasubowania mojego kanału, do polajkowania moich filmików. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!